Cześć, dzień dobry, witajcie. Więc dzisiejszy temacik będzie dotyczył zupełnie odrębnej rzeczy, jak u mnie, ale chcę się podzielić z Wami taką rzeczą. Jeżeli natrafiliście na ten filmik, prawdopodobnie macie styczność z silnikiem diesla jednocylindrowym Kipora czy Janmara. Jeżeli jest to silnik Janmara, to jest L100, jeżeli jest to silnik Kipora, jest to silnik o oznaczeniu 186. Czasem ma literkę F, czasem nie ma literki F. I otóż chcę się podzielić z Wami pewną informacją. Otóż zakupiłem urządzenie nowe z silnikiem właśnie Kipora, na którym była nalepka 186F, co świadczy o tym, że jest to Kipor. I otóż zrobiła się rzecz taka, że silnik zatrzymał się po bardzo krótkim czasie eksploatacji. Naprawdę bardzo krótkim czasie, ze względu na to, że nie była to nawet godzina czasu. No bo niestety możliwości nie było, żeby to pochodziło dłużej. I chcę się dlatego z Wami podzielić taką informacją. Tutaj widzicie przed sobą, przed ekranem, widzicie wał. Jest to wał właśnie taki, z takiego silnika, który jest poruszany. I podzielę się z Wami taką właśnie informacją, co spowodowało problem największy, powiedziałbym, przez jakieś niewielkie niedopatrzenie, a mające bardzo wielkie znaczenie. Ten wał w tym momencie, tak jak widzicie, on jest niekompletny, celowo przeze mnie rozebrany. Otóż do tego idzie jeszcze zębatka. Wchodzi sobie zębatka tu. Oczywiście również wchodzi sobie takie wielkie, gigantyczne łożysko. No właśnie, wchodzi sobie również tam łożysko. Dlatego ten wał wygląda zupełnie inaczej, jako wał kompletny. Dlaczego ja go rozkompletowałem? Otóż chciałem sprawdzić, czy pod kołem, oby na pewno, jednym i drugim nie znajduje się jakiś bubel, dosłownie mówiąc, bądź wybrakowany element, który znowu spowoduje po raz kolejny zatrzymanie silnika. Bardzo gorzkie zatrzymanie silnika, a to, dlaczego zdjąłem tutaj, to tak jak Wam zaraz pokażę, tu występuje miejsce na klina. Ten klin oczywiście siedzi w tej zębatce tu, w tym miejscu. Jest taki malutki. No i całe szczęście ten klinik malutki siedział. Natomiast odłożę sobie ten wielki ciężar. Później Wam nie chcę w tym momencie zdradzać całej sytuacji. Natomiast chcę Wam naświetlić pewną rzecz. Nie wszyscy mieli styczność, nie wszyscy widzieli wał, jak wygląda w środku. Więc to jest wał. Był wał. Taki sam, z takiego samego silnika. On był tu w całości, ja pozwoliłem sobie na poczet filmu przeciąć go. Ponieważ jest to wał nowy, który przepracował naprawdę tyle, co przepracował. On nie ma godziny czasu pracy, a niemniej jednak się zatrzymał. W środku, tak jak widzicie tutaj, to jest kanał olejowy, czyli ten, który tu widzicie na filmie, kanał olejowy, którym jest smarowanie już samego korbowodu. I wszystko jest ładnie, pięknie. Tu jest smarowanie panewki, czyli już wiemy, że między panewką, czyli między tą panewką główną tutaj, a tutaj smarowaniem korbowodu jest otwór na przelot. W tym momencie tego nie będzie widać, ale pod kątem wywiercony otwór daje doprowadzenie oleju. Znaczy stąd olej z głównej panewki wprowadzany jest do korbowodu. I druga część wygląda w ten sposób. Tu już panewki nie ma ze względu na to, że tu pracuje łożysko. I o, może będzie widać światełko gdzieś tam w tunelu. Próbuję przekręcać tym wałem, widać, nie widać. W każdym razie to jest wał. 186 model silnika, jak już powiedziałem wcześniej. Z czopem tutaj na korbowód 40. Nie wiem, jak w 42 są niedopatrzenia, ale tutaj niestety zdarzyło się małe akuku, małe psikus. No właśnie. Tu zobaczmy. Znaczy, jak może nie zobaczmy, jak zobaczymy, występuje kanał technologiczny. No właśnie. Tym kanałem technologicznym
poprzez cały zmontowany korbowód, jak ja go ułożę tak, tylko wiadomo, on musi być w całości, jest robiony przewiert przez czopa, czyli przechodzi sobie tutaj przez środek, przechodzi sobie tu w następną stronę i on leci sobie aż do otworu. Kurka, nie widać tego, mówcie, że nie widać, to będę zmieniał obraz. Leci sobie aż do otworu tutaj, którym ten olej tak naprawdę trafia z panewki głównej. Natomiast rzecz jest jaka. W tym wale pościągałem to, co mogłem ściągnąć do odzysku. Zobaczcie, to co widzieliście wcześniej, ten otwór technologiczny, jest to małe niedopatrzenie, które ktoś gdzieś kiedyś pominął przy producencie, któremu gratulacje bym chciał złożyć. Dlaczego chciałbym złożyć gratulacje? Dlatego, że tak jak widzicie, ten wał, w tym wale została przeze mnie ściągnięta jedna, druga zębatka, ściągnięte zostało łożysko. W tym momencie z tego wału nowego zdjąłem sobie zębatkę jedną, przy drugiej podglądnąłem, wszystko jest ok, klin jest ok, bo gdyby się zdarzyło, że nie ma tego klina czy tego, no to wiadomo, że następuje która zębatka, nie wiem, już nie będę mącił, w każdym bądź razie jedna odpowiada za wysterowanie wałka przeciwwagi, a druga od rozrządu, więc wiadomo, doszłoby do kolizji, gdyby się coś przekręciło. Natomiast zobaczcie, w nowiutkim wale, który zakupiłem, zdobyłem, on jeszcze nie pracował, jeszcze nie widział zupełnie silnika, on jest nowiutki i czyściutki, jest otwór technologiczny. No właśnie, i w tym momencie, w tym otworze technologicznym, jakbyśmy się tak dobrze przeglądnęli, nie mam w tym momencie czegoś. No wiecie co, posłużę się bardzo nieprofesjonalnie, bardzo, nie sypcie za to krytyki, ale chcę wam pokazać pewną rzecz. W ten otwór technologiczny ja mogę włożyć sobie liścia. Wiem, to jest, powinno być coś innego, nie liść, ale nie mam nic pod ręką. Włożyłem liścia. Dlaczego włożyłem liścia? No właśnie. Dlatego, że do wału zapomniał ktoś założyć kulki. To jest otwór technologiczny, którym jest robiony przewiert. I jak w jednym, jak i w drugim wale, niestety nie było kulki. Ja ten wał, jak zobaczyłem tylko ten pierwszy, w którym przez niedopatrzenie zatrzymał się ze względu na brak kulki, oględziny szybkie, krótkie zrobiłem, no przyczyna wyszła. Pompa musiała być sprawna, wszystko ok, natomiast jeżeli nie było zaślepki, wiadomo, że nasz tutaj czop, czyli nasza panewka, nie dostawała smarowania. A wystarczyło po prostu, żeby producent kulkę zabił, zaklinował. W ten czas olej, który doprowadzany jest do panewki, nie wylatuje na zewnątrz, tylko trafia do panewki, a tak on niestety wybryzgiwał sobie, wylatywał sobie na zewnątrz, przez co silnik niestety nie popracował, a się uszkodził. Także popatrzcie, taka mała pierdoła i drobnostka zrobiła tak gigantycznego psikusa. No i kolejny mankament największy to był znalezienie takiej kulki, bo w rozpiskach nie znalazłem nigdzie, jeśli chodzi o kwestię, jaki ten śrut powinien występować, dlatego że normalnie nie poruszamy tego tematu ze względu na to, że on jest zamontowany przez producenta w wale, czyli wał jest zaślepiony. Natomiast tutaj niestety ktoś zapomniał sobie takiej kulki włożyć. I tak jak sobie zobaczycie, w tym wale nie ma kulki. O, widzicie teraz światełko w środku. O, widzicie zmienne światełko. Nie ma kulki. I to samo, nie ma kulki w wale, który zakupiłem nowy, żeby urządzenie odratować. No bo zależy na urządzeniu. Skoro już kosztowało i miało chodzić, no to niech sobie chodzi. I gdybym nie dopatrzył się kolejnej wtopy, czyli brakującej kulki, no to niestety ten silnik ponownie by się zatrzymał i zrobiłby się kolejny problem, analiza, dlaczego kolejny wał się zatrzymał. No dlaczego? No po prostu, no. Miał się zatrzymać po to, żeby cała koniunktura przemysłowa mogła funkcjonować i kasa, nie? Także widzicie, przez taką malutką pierdołę drobnostkę, tylko słuchajcie, jaka jest rzecz. No nikt przecież o normalnych zmysłach, kto kupuje silnik czy jakiekolwiek urządzenie z silnikiem spalinowym,
nie rozbiera przed pierwszym odpaleniem silnika, żeby sprawdzić, co w tym silniku, czy oby producent czegoś nie zapomniał założyć, a może nakrętki nie przykręcił, a może korbowód nie dociągnął, a może panewki po prostu nie założył. Ja myślę, że oni odpał robią. W tym, że silnik odpali, jest odstawiany na półkę, poszedł i następny. Nie wiem, czy wszyscy mają takie problemy. W każdym bądź razie ja natrafiłem na taki problem, dlatego chcę się z Wami tym właśnie problemem podzielić. A zdaję sobie z tego sprawę, że te silniki jednocylindrowe są wmontowane w wielu maszynach, naprawdę w bardzo wielu maszynach. Czy to ubijarki, czy to zagęszczarki, czy to pompy, czy to jakieś agregaty, czy są nawet i traktorki, czy powiedzmy jakieś koparki małe, one właśnie pracują na tego typu silnikach. No i jeżeli Wam się zdarzy awaria, która popracowała sobie, a czy maszyna popracowała i doszło do awarii po miesiącach, latach i kupicie sobie wał, no to zobaczcie, musicie tak sobie zobaczyć dokładnie, żeby się nie okazało, że psikus mały i okaże się, że ktoś zapomniał założyć kulki, czyli zapomniał wbić zaślepki, czyli technologiczny otwór nie został zaślepiony, bądź przysłowiowo zapomniał sobie ktoś wsadzić klina, no i rozrząd. Oczywiście to jest na ciasno włożone, żebyśmy od razu mieli pewną ścisłość. Jest to bardzo mocno włożone, bo jest ta zębatka wprasowana tutaj. W tym momencie ja ją zakładam, ale nie do końca. Ze względu na to, że na tą dalszą część ja ją muszę już wprasować, bo ona niestety nie wejdzie. Zobaczcie, ona już się zaczyna w tym momencie klinować, tak jak widzicie. A gdyby się okazało, że ona jest tylko wprasowana, rozrząd teoretycznie zgadza się na znaki, a nie byłoby klina, no to mielibyście akuku i kolejny silnik do wymiany. Tak to właśnie wygląda. Także zobaczcie, jaką pierdołą można uratować sobie tyłek. Przede wszystkim koszty, a wierzcie, że wał oryginalny L100 czy L186 na aktualną chwilę, z tego co zrobiłem rozeznanie, jest prawie rzeczą nieosiągalną. Jeżeli gdzieś tam jest, to na drugiej półkuli, a części są z kosmosu wzięte, jeśli chodzi o ceny. Tak to wygląda. Dobra, nie zatruwam, słuchajcie, trzymajcie się, piszcie co tam w komentarzach, co Wam się zdarzyło, jakakolwiek usterka. Bynajmniej dzielmy się, ja staram się dzielić informacjami, pomagać, jeżeli gdzieś tam jest jakaś taka konieczność i taki mus, po to, żeby po prostu żyło się wygodniej i lepiej. Także póki co na razie, dziękuję za oglądanie ten film, trzymajcie się, do następnego filmu, cześć.